chcieliśmy zapytać o Janusza Palikota, czy już się pan spotkał z Januszem Palikotem, czy zabiega pan o poparcie Janusza Palikota, bo Janusz Palikot nie wyklucza poparcia pana. Zachęcam do popierania mojej kandydatury na prezydenta Warszawy. Liczę na poparcie przede wszystkim mieszkańców Warszawy i wsparcie wszystkich osób, które widzą Warszawę tak jak ja, Warszawę nowoczesną, Warszawę otwartą, Warszawę przyjazną mieszkańcom i przyjazną dla turystów. Janusz Palikot powiedział, że umówił się z panem na spotkanie. Czy do tego spotkania już doszło? Nie doszło do takiego spotkania i zachęcam do popierania mojej kandydatury wszystkie osoby, zarówno zwykłych mieszkańców Warszawy, ale też bardzo liczę na wsparcie osób publicznych. Niezwykle ważne dla mnie są deklaracje, takie jak zgłosił Aleksander Kwaśniewski, Ryszard Kalisz, czy też wiele osób ze środowisk sportowych, świata kultury. To jest niezwykle ważne, dodaje to takiej pozytywnej energii, pozytywnych sił. Jeżeli do tych osób dołączy Janusz Palikot, to będę z tego rad. A jak pan ocenia pomysł Janusza Palikota protestów przed kuriami w Polsce? I czy w związku z tym to nie będzie takie ewentualne poparcie pana kandydatury pocałunkiem śmierci? Ja uważam, że dzisiaj powinniśmy bardzo poważnie przeanalizować relacje państwo-kościół, ale robię to i mówię to z naciskiem na poważnie, czyli bez zbędnej agresji, bez happeningów, ale realnie spojrzeć, jak powinniśmy te relacje unormować, tak? Żebyśmy po pierwsze wyjaśnili wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem przez ostatnie kilkanaście lat Komisji Majątkowej, jak również relacje państwo-kościół w rozumieniu tworzenia nowego prawa, między innymi prawa, które będzie regulowało, pozytywnie rozwiązywało sprawy takie jak in vitro czy aborcja. Chciałbym, żebyśmy o tego typu sprawach mogli rozmawiać w parlamencie, tak jak to było w debacie w zeszłym tygodniu, a nie na ulicy. Czyli generalnie nie jest pan, nie popiera pan tych... Nie, ja jestem zwolennikiem poważnych rozmów i poważnego działania, bardzo konsekwentnego działania. Relacje państwo-kościół, one nam się, można powiedzieć, rozsypały. Pogubiło się państwo w tych relacjach i pogubił się przede wszystkim Kościół. Trzeba na nowo stworzyć relacje, które będą opierały się na literze konstytucji, literze prawa.